Marże petrochemiczne w nadchodzącym okresie niestety ulegną pogorszeniu. Należy się spodziewać niewielkiego pogorszenia, które mimo wszystko nie sięgnie poziomu, z którym mieliśmy do czynienia w mijającym okresie strategii, a więc w latach 2008-2012. Niemniej jednak my znajdujemy się w regionie dosyć rosnącego rynku w stosunku do Europy Zachodniej, dlatego myślę, że nasza petrochemia ma dobre perspektywy rozwoju. Mówi Pan o inwestycjach, które Państwo poczynią. Jakie to miały być przykładowe inwestycje? Jeśli chodzi o inwestycje, które planujemy w nadchodzącym okresie, to jest inwestycja w fenol i metatezę. Na rynku polskim mamy ujemny wynik, jeśli chodzi o dostępność fenolu. My jesteśmy producentem fenolu w tej chwili, produkujemy 50 tysięcy ton rocznie. To, co zamierzamy zrobić w nadchodzącym okresie, to jest budowa instalacji, która będzie czterokrotnie większa i zaspokoi całkowicie potrzeby polskiego rynku. Poprawiłoby to wyniki związane z petrochemią? No, chyba robimy to tylko po to, żeby poprawić wyniki.